tvpodkarpacie.pl. Zespół Kotwicy Korczyna był rywalem GOECO Ekobolu Stalisanów w meczu 24. kolejki rozgrywek klasy okręgowej grupy Krosno. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Dobra,
Przeciwnik trafił w słupek przy stanie 0-0. To troszkę tak nie wyszło chłopakowi chyba od nich dośrodkowanie i trafiło w słupek i mogło wpaść do bramki i pewnie byśmy musieli się mocno starać, żeby odrabiać wynik, no nie? Ale myślę, że tak, że początek nerwowy, później jak strzeliliśmy tą już swoją pierwszą bramkę, to już całkiem inaczej ta gra wyglądała, już chłopacy troszkę inaczej, pewnie ciśnienie z nich zeszło, już operowali troszkę swobodniej piłką. Druga, trzecia i już całkiem to przyzwoicie zaczęło wyglądać. No może troszkę nerwów, może, no nie wiem, no oni też bardzo chcą, no nie ma się co im dziwić, tak mi się wydaje. Faktycznie pierwsza akcja już mogła zakończyć się naszym powodzeniem, chociaż Konrad dogrywał, a wyszło z tego prawie strzał i słupek. Później Stal zyskiwała przewagę optyczną, ale jakichś stuprocentowych sytuacji nam nie robiła. I była też akcja nasza, tu gdzie wyszliśmy z kontrą 2-1. Mogliśmy to lepiej rozegrać. No i straciliśmy bramkę w drugiej połowie, to już no, większa zdecydowana przewaga Stali Sanok. Wygrali zasłużenie, byli drużyną lepszą. Myśmy troszeczkę tak jakby bojaźliwie, co niektórzy podeszli i przede wszystkim za dużo strat. No, drużyna sanocka grała agresywnie, ale dużo strat było takich bez ataku przeciwnika i po prostu no, wtedy trzeba biegać za piłką, a przy takiej pogodzie myślę, to odczuliśmy, w drugiej połowie to było widać. No, zdecydowanie zasłużenie wygrali ten mecz. My się nie oglądamy na innych, bo jak będziemy się oglądać na innych, że ktoś tam coś tam nam ma zaszkodzić czy pomóc, no to nie tędy drogą, moim zdaniem. Trzeba grać i punktować w każdym meczu i wtedy będzie wszystko ok. TV Podkarpacie.pl